Hej, w dzisiejszym materiale wideo chciałbym Ci opowiedzieć, czym jest inicjatywa e-szlaki.com, czyli portalu, który był tworzony 6 lat, tak? Przejdę najpierw do historii. Początki powstawania portalu szacuje się na rok 2018. Wtedy były wyprawy organizowane w Karkonosze, dokładnie na szczyt Szerenica, na którym pewnego dnia, pewnego momentu przyszedł mi pomysł założenia inicjatywy związanej z systemem i z podróżami plus mnożeniem zdrowego i aktywnego trybu życia e-szlaki.com. Wtedy jeszcze pod inną nazwą szlaki.info. Na obecny moment rozpoczął się rozdział 7 projektu, który jeszcze nie ma nazwy. Wcześniej było 6 rozdziałów. Każdy z tych rozdziałów prowadził jakąś innowację do historii tego projektu. Co mogę powiedzieć o założeniu projektu, który jest projektem długotrwałym, tak? Takie projekty są bardzo wyczerpujące na niektórych płaszczyznach naszego życia, ponieważ w pewnym momencie musimy poświęcić dosłownie wszystko, żeby swój cel zrealizować. Ja tak miałem na przełomie roku 2022-2023, czyli ostatni rok, że musiałem zaangażować się w 100% w utworzenie portalu, systemu, żeby już go ukończyć, ponieważ bardzo mi się to gryzło. Gryzło mi się to moje podejście do życia pod aspektem fizycznym i emocjonalnym z podejściem intelektualnym, czyli z dzieciem, które stworzyłem jako e-szlaki.com. W inicjatywie było to około 55 istot, z czego chciałbym podziękować 6 istotom, które były w 100% zaangażowane w projekt, szlakowały ze mną, wspierały mnie. Dziękuję Wam. Wiecie, o kim mówię, nie będę tu wymieniał z imion czy też z ników. Ostatni rok był dla mnie bardzo, bardzo wyczerpujący, ponieważ pracowałem nad jednym dużym projektem pod kątem biznesowym, czyli sprzedaże i tak dalej. Drugi projekt to był e-szlaki.com. Na pewnym etapie zrozumiałem dokładnie w styczniu obecnego roku, czyli 2023, że nie będę w stanie sam tego stworzyć. Musiałem poszukać pomocy. Znalazłem pomoc u swoich bliskich i znalazłem pomoc u grafika i programisty, którzy wspólnie z moim nadzorem pomogli mi zrealizować portal w wersji obecnej, czyli w wersji 5.1, który możecie zobaczyć dzisiaj. e-szlaki.com. Aspekty, które zostały teraz wdrożone w tą wersję, jest szlaki oczywiście z pełną wyszukiwarką filtrów i tak dalej, miejsca, kategorie, artykuły. System jest odpalony w swoich funkcjonalnościach 100% działających. Jest to pierwsza oficjalna wersja, z tym, że na przyszłość będzie jeszcze rozbudowywana. Dojdą dodatkowe moduły, które już gdzieś tam istnieją, tylko trzeba je odpowiednio wdrożyć. Szlaki zamknęły się w okolicach Teneryfy, czyli jest marzec, a od kwietnia do teraz, od koniec września, jest tych szlaków bardzo, bardzo dużo, więc za chwilę baza danych zostanie uzupełniona i zaczną się realizować kolejne kroki. Dlaczego premiera we wrześniu, a nie w kwietniu? Wiecie dlaczego? Ponieważ wrzesień, październik, w szczególności listopad, grudzień, styczeń są takimi miesiącami, gdzie mniej się korzysta z serwisów szlakowych w celu znalezienia informacji, gdzie się udać, bądź z czego też skorzystać. Dlatego teraz, ponieważ będzie te 7 miesięcy, które będzie zaangażowane pod kątem testowania, rozbudowy pod dodatkowe moduły i tak dalej. W 2024 roku planujemy zrealizować wszystkie modele biznesowe, które powstały do tego momentu, czyli tutaj zostaną zaangażowani kolejni wspaniali przyjaciele, którzy bardzo pomagają, dokładnie z grupą Bauter, którą serdecznie pozdrawiam, z moim przyjacielem Pawłem, już od około 8 lat. Paweł, pozdrawiam Cię serdecznie. Jeżeli oglądasz ten materiał, to wiedz, że teraz model biznesowy, który powstał w 2019 roku, teraz ujrzy światło dzienne. Więc w 2024 wystartujemy bardzo dużo na płaszczyźnie biznesowo-finansowej i promocyjnej, reklamowej, tak? Będzie
dużo w tym kierunku realizowane. Zostały uruchomione social media. Na dzień dzisiejszy TikTok, YouTube oraz Instagram. W celu realizacji dodatkowych materiałów dla Was. W formie rolek będziemy łączyć street workout, szlaki, alchemię, wiedzę, więc niedaleka przyszłość jest bardzo ciekawa. Śledź nas już dzisiaj. Zapraszamy Cię na stronę naszego systemu e-szlaki.com. Jako CEO i programista plus pomysłodawca i założyciel projektu e-szlaki.com pozdrawiam Cię serdecznie. Bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś tutaj z nami. Wspierasz nas pod kątem mentalnym, pod kątem finansowym. Nieważne. Dziękuję Ci bardzo. Chciałbym dla Ciebie jeszcze więcej zostawić na tym portalu, więc śledź nas. Miłego dnia. Hej, hej.